dzień dobry, cześć i czołem. Boom Headshot, końcem pewnego mroku. Będzie nam wszystkim luźniej w kroku. Patryk Rojorojewski, Roy Play Games i oczywiście EVIL! Roy Playing Games, jakżeby inaczej, kochani. Koniec. Nie będzie on bynajmniej usłany różami. Ani lajtowy, albowiem gra od początku do końca takową nie była. To się może przydać. Z tymi linkami nie będzie już tak fajnie. A ostatnio majtnąłem się tak brzydko z nią, nie byłem pocieszony. Te miny również nie nastrajają optymistycznie. Kolejne linki plus światło. No to kurwa ślicznie. Może się uda teraz? Dobra, tędy. Tonduj, tonduj! Ładnie. Co to?! No chyba! No bez jajec! No skikuniel ty kur... Skikuniel! Widzisz, że to taka rzeźnia, jakim cudem?! To samo w sobie było chore. A tu jeszcze dawaj. To jest, tak jak mówiłem już kiedyś, to mi przypomina grę planszową, którą sam stworzyłem w dzieciństwie, tak? I najebałem tam tyle pułapek, że osoba, która pod rząd rzucił, musiała rzucić chyba 3 razy 6 i tylko mogła ją przejść. Moi przyjaciele ubóstwiali się bawić ze mną w tą grę. Ubóstwiali. To dostałem karę po latach. Klikaj. Dobra, warto by było uzupełnić co nieco. Jeśli w ogóle mamy taką możliwość. Możemy zapisać. Dobra, niech będzie. Ale przydałby się jakiś fotelik z wesołymi dodatkami. Ale nie ma szans na takowe. No to ciśniemy. Chyba, że za karę źle poszedłem, mnie wyjebał w ogóle na sam początek tego etapu, ale wątpię. Kochani, oczywiście podsumowanie tej gry, jak około 17 za ten rok, będzie w specjalnym materiale Top 17 by Roy of V13 2014. Ale... myślę, że recenzja była rozwleczona na wszystkie te odcinki, całą wspólną jazdę. No to już tak nie kończ, ty gadasz jakbyś już tutaj flagową, triumfalną chorągiewką. A tu nie? Jeszcze największa masakra przede mną. Okej. Okej, dobra, to jest lokacja godna teatru działań pod finalnego bossa. No, jestem! Napierdalać! Koszty. Tomaszu! Nie, nie on. Po prostu największa ciamajda w historii gier. I ta zaś go goni w ogóle. To wilki zając. Mam tutaj 8 przyjaciół, którzy są ciut szybsi od ciebie. Mają tak samo na imię. 9 mm. I get it. You're not just some rookie detective and this is not just some ordinary kid. You killed Joseph and you shot me. To jest dziecko. To jest to, co filmy Roya robią z dziećmi. Tak właśnie potem wygląda. Ona chce mnie zatrzymać. Doesn't matter anymore.
If you know who this kid is, if you know anything. Przeciętny tarczownik, o co chodzi? Który lubi utleniać to i owo. Co? O nie, Roy aplauduje kolejny film. Kurwa, ratować mózgi! Nadlatują bluzgi! Kisiel już jest, wszyscy są! Co do cholery się tu dzieje? Leslie, stop. Come to papa. Tak jest właśnie, tarczownik olewa Roya i przechodzi do innego youtubera. Witaj Isamu. Leslie! Zamienił go w ciekłe punkty JP. Ta gra tak bardzo pulsuje. To nie jest Koki, no Brain! Ja! Co jest krad? W co ja gram? Co to jest w ogóle? O co tu chodzi? Dlaczego Seder przysali Nolan i bracia Coen? Jak zwykle nic nie wiadomo. No dobra, Petera Jacksona też tu trochę jest. Michael Bay również. Gdzie są wachowcy? Spielberg? Kur... Coś mi wpadło właśnie do głowy. Jesteśmy w mózgu Roya. To mniej więcej tak to wygląda. Tylko są jeszcze pluszowe zabawki. I pociski do strzelb. To brzmi jak dobry koktajl przed siłownią. Co jest, kur... Nie, już polecieli po całości z potworem. Wszystko! Jądra na grdyce. Jądra na uszach. Jądra... No wszędzie, no jądro ciemności, kurwa. Czuję, że siły nie są rozłożone fair. Dlaczego odrzuca we mnie samochodami, jakby to były pieprzone rodzynki? Już koniec? Okej. Gumi chrupka. Boga, nie muszę chyba oglądać od początku tego etapu, tak? Dobra, nie, nie muszę. No jak to miałem, kurwa, zrobić? O, Roy, soj, szykuj się, to będzie długi wieczór. Ja pierdzielę, nie, jak przejdę tą grę, to otwieram 10 flaszek. Okej, może faktycznie tak trzeba było to zrobić. Błagam, dawać mi tu kontrolniaka. Dziękuję uprzejmie. Hybryda zła. Tak pewnie wygląda rak mózgu. Piękne zobrazowanie tematu. Skakuj, skakuj, dawaj na Brewinga! Dawaj, napierdalaj! Chiki-ching, slow-mo!
Czerwone, rozumiem. Jebów ten hełm może. Yeah. Już koniec strzelania, teraz znów muszę spierdalać. Co tu się wyrabia? O, fuck! Spokojnie, masz działko z brzucha, napierdalaj! Masz kolegę, żeby ci smutno nie było. Jak odle... And this is the time when the party started. Nie wiem, czy mam coś napieprzać konkretnego. Ale rakiet trochę mam! Wreszcie będę je używanie w tej grze. Że poczekam, aż podejdzie bliżej to w to jądro. Nie. Zaraz się wystrzela z tego wszystkiego. Kurwa, jak to leci bez sensu. Nie. Dobra, muszę napierdalać szybciej, ale to dopiero będę mystfakował z tymi pociskami. No. Ryzyk fizyk, no. Nie no, 5 lat lecą te pociski, to nie ma sensu. Jak lecę, kurwa? Nie możesz stać prosto. Dobra. Nawet się udało. Tak dużo hemoglobiny. Nie. Sodo. No i ciul. Fuck. Strzeliłem mu, strzeliłem temu potworowi w głowę, który był w pysku drugiego potwora. Tato, wiem, że jesteś ze mnie dumny po 30 latach. Jeszcze raz. Dwa heavy. Co robię źle? Udało się, kurwa, dobre. Zrobiłem headshota w headzie. Czy Patryk wygra z rakiem? Trzeba wierzyć. Medycyna niekonwencjonalna, tudzież stężenie metalów ciężkich w organizmie dało radę. Mamy Matrix, a jednak wachowcy. Pieprzony USB, Johnny Mnemonic. Dosyć Roya, unsub. Nie kumam tego kolesia. Cały skiśl. To jest prawdziwy fan horrorów. Ocieka zajebistością i kisielkiem. Znając gry tego typu, to dopiero początek konfrontacji. You cannot keep me here. Ruvik. I'm going to finish this. Chcę mózg Roya. To trzeba zniszczyć. Im więcej osób dowie się jego działalności na YT. Ura!
nigdy więcej sroja. Yeah! Podręcznikowy mózg rozjebany. Kto tak naprawdę nie chciałby potraktować czegoś tak rozkosznie mięsistego siermiężnym obcasem? Dziennik pokładowy numer CB008. Zamknij ryj, ryj. Leave that one. And those two. They're not going anywhere. No one can. Pan policjant, smutny Charlie, przerażony, Zbigniew, nie wytrzymali stężenia bredni na centymetr sześcienny. Gdzie jest ten przycisk na unsub? To już trzeci, 18 ending, wprawdzie jak Beyond Two Souls. Tak samo. O, już koniec, o, już koniec, nie, o, już koniec, o, już chciałem brać się za recenzję, podsumowanie. O, to jeszcze nie, o, jeszcze nie. Winters Leslie. Rozumiem, że to ma być odpowiedzią na wszystkie zagadki. Może nie, wczuwałem się dokładnie, ale wiem, że graliśmy detektywem, który walczy z koszmarami. Dokładnie, Rojo. O. I był tutaj Ezio z Assassin's Creed, który był tym złym. Był mały, chory psychicznie tarczownik. Stoicki Tomasz i zdradziecka Kidma. I mnóstwo wesołych hybryd. O, go. Podobnie jak Faultlast. Detective, are you all right? Is there anyone else? Just give me some real fresh air. Dokładnie. Dajcie mi już przestać grać w tą grę. Dajcie mi już przestać ją kurwa nagrywać. To była najbardziej chora przygoda w moim życiu, jeśli chodzi o stężenie mroku, brutalności, gore, gęstego, mrocznego klimatu. Fenomenalnie klimatyczna hybryda wielu doskonałych patentów z różnych horrorów. Początek Outlastowy, środek typowy Resident z domieszką oczywiście Outlasta, gdzie niegdzie. Niektórzy z was mówią, że podobny klimat do Condemned. Zgodzę się. Jedno jest pewne, bawiłem się świetnie, kocham takie gry, które są doskonałym, wygodnym tłem do bredni. Momentami mogłaby być trochę straszniejsza, ale wiele osób chciało właśnie z was takiej serii odskoczni od jednoodcinkowych jebaczy horrorów, do których teraz sobie wrócimy. A ten wielki powrót rozpoczniemy sobie od gry już następny wtorek, czyli 5 dni we Freddy'm 2. Ale mam mnóstwo jeszcze w zanadrzu takich jednoodcinkowych. Także kochani, dziękuję serdecznie. Kiedyś musiało to nadejść. Nie mówię, że jestem szczęśliwy. Znaczy, w pewnych sektorach jestem bardzo szczęśliwy, że to już koniec. W niektórych niespecjalnie, bo po prostu świetnie mi się to nagrywało. A wam z tego, co pokazywały liczby i komentarze, oglądało. Także doskonała symbioza w ramach cyklu horrojki. Kochani, Roy Playing Games, gameplay inny niż wszystkie. Serdeczna tarcza, dzięki za wytrwałość. Do następnego, serdeczna. Hejas, boom!